co jest cechą tego kongresu, jest również zapraszanie firm, które nie chcą rezygnować z robienia dobrych transakcji, ale uważają, że to nie wystarczy. Nie wystarczy szczególnie na czasy, ze względu na czasy, w których żyjemy, ale w ogóle nie wystarczy, jeśli się myśli o biznesie długofalowo i poważnie. I te firmy pokazują inne modele biznesowe i budują swoje środowisko z partnerskiej współpracy z innymi. Pracodawca, jeżeli chce prowadzić swój biznes w długim okresie czasu, patrzy z wizją, z perspektywą, nie może abstrahować od wartości. Musi przyjąć pewne takie ekwilibrum pomiędzy tym, że prowadzi swoją działalność dla zysku versus to, że musi tą działalność prowadzić tak, aby nie szkodzić społecznie, przynajmniej, albo jeszcze lepiej, żeby wspierać rozwój społeczeństwa. Coraz więcej ludzi, menadżerów, konsumentów, ludzi, którzy decydują, robią politykę, robią legislację, coraz większa świadomość wśród tych grup jest na rzecz właśnie tego, że biznes musi być oparty na wartościach, że funkcją biznesu nie jest tylko to, żeby zarabiać pieniądze, ale to, aby mądrze gospodarować i tworzyć generalnie wartość.